Ten temat o potencjale dziedzictwa kulturowego nie wziął się oczywiście znikąd. Wynika on bezpośrednio z celów, jakie przypisano Europejskiemu Rokowi Dziedzictwa. Założono bowiem, że warto, aby oprócz dumy z własnego dziedzictwa Europejczycy poznali jej możliwości, jakie wynikają z dziedzictwa, wpływu, jakie ono ma na nasze życie jako osób indywidualnych, ale również jako całych społeczności. Chciałam Państwu krótko opowiedzieć o kilku aspektach tego zasobu. Zakładamy wręcz w Międzynarodowym Centrum Kultury, że jest to zasób strategiczny dla rozwoju indywidualnego, ale również dla rozwoju miast, regionów i krajów. Jak Państwo widzicie z naszych badań, a także z tego, co również sygnalizuje Komisja Europejska, dziedzictwo kulturowe ma wpływ na bardzo wiele aspektów naszego życia. Na rynek pracy, na rynek nieruchomości, na kapitał społeczny, ale również na dialog międzykulturowy, czy może być wykorzystywane w dyplomacji kulturalnej. A zacznę być może od tego, co jest takie najbardziej przemawiające do wyobraźni i też najczęściej cytowane, jeśli chodzi o myślenie o tym, co nam dziedzictwo daje w sensie materialnym. No rzeczywiście dziedzictwo tworzy miejsca pracy. W sensie gospodarczym w Europie, w sektorze dziedzictwa zatrudnionych jest ponad 300 tysięcy osób i być może to nie jest nawet tak bardzo wiele, jak sobie pomyślimy o liczebności całej Unii Europejskiej. Natomiast jak sobie pomyślimy, że pośrednio dziedzictwo kulturowe tworzy miejsca pracy w wielkości prawie 8 milionów, jak wynika z wyliczeń, to już jest to taka liczba, o której możemy pomyśleć, no tak, rzeczywiście to dziedzictwo materialnie nam coś daje. Ja Państwu zresztą pokażę, co to znaczy bezpośrednio i pośrednio na kolejnym slajdzie, jeśli chodzi właśnie o tworzenie miejsc pracy. Dziedzictwo kulturowe i w ogóle kultura charakteryzują się czymś, co nazywamy wysokim efektem mnożnikowym. To znaczy, że stworzenie jednego miejsca w instytucji zajmującej się dziedzictwem, czyli organizacji zajmującej się dziedzictwem, powoduje stworzenie ponad 26 miejsc pracy w otoczeniu tej na przykład instytucji, wśród instytucji, które dostarczają towary i usługi na rzecz danej organizacji, danej instytucji. I to są bardzo wysokie mnożniki, dlatego że na przykład przemysł samochodowy, który wydawałoby się jest takim filarem wielu gospodarek na świecie, ma znacznie mniejsze przełożenie na tworzenie miejsc pracy poza konkretną fabryką, gdzie te samochody czy części się produkuje. Bank Światowy wręcz wyliczył, że 1 milion euro, dolarów zainwestowany w renowację tworzy 31,3 miejsca pracy. Czyli to nie jest tak, że te pieniądze się inwestuje i one idą tak całkiem na darmo, one się zostaną zjedzone w trakcie projektu i nic z tego dalej nie ma w kontekście gospodarczym czy w kontekście takim materialnym. Jest to też wysoko pracochłonny typ działalności, a to oznacza, że tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy, że wiele osób w sektorze dziedzictwa nie można zastąpić komputerem czy maszynami. Oczywiście pewne prace mogą być wykonywane przez automaty, mogą być zmieni się charakter tej pracy, ale na przykład wiele prac związanych z konserwacją, z edukacją, to są wciąż miejsca pracy, które wymagają dużej liczby ludzi. I stąd rośnie popyt na wykwalifikowane kadry w sektorze dziedzictwa. W wielu krajach są zgłoszenia, że tak naprawdę coraz mniej mamy specjalistów, którzy chcą podejmować działania w tym sektorze. No i właśnie tutaj mam ten przykład, jak dziedzictwo kulturowe może tworzyć miejsce pracy pośrednio i bezpośrednio, a więc bezpośrednio Tate Modern, czyli galeria sztuki stworzona na terenach postindustrialnych nad Tamizą w Londynie, zatrudniło prawie 467 osób w ramach stworzenia nowej instytucji, swojej nowej działalności. Natomiast proszę zobaczyć, ile powstało miejsc pracy dookoła tego, które są w jakiś sposób, można powiedzieć, zależne od tego, że istnieje właśnie Tate Modern. To są liczby, które już pokazują, że tak naprawdę przełożenie, może nie wszystkich jest równie wysokie, ale przełożenie instytucji dziedzictwa kulturowego na naszą gospodarkę może być całkiem wysokie. Tu mamy inny przykład z miejsca dziedzictwa w Pont-du-Gard we Francji. Tam mamy taki rzymski akwedukt nad rzeką właśnie Gard, gdzie liczba turystów
wydaje, jak Państwo widzicie, a to jest właściwie można powiedzieć w środku niczego, bo tam nie ma żadnej dużej miejscowości tak bezpośrednio. Przyjeżdża się tam tylko, żeby obejrzeć ten akwedukt. Wydają ponad 1 000 000 euro rocznie, tworząc w okolicy miejsca pracy. Ale przechodząc do dalszej części mojej prezentacji, chciałabym powiedzieć, że to nie chodzi tylko o miejsca pracy, bo gospodarcze aspekty dziedzictwa kulturowego są widoczne jeszcze w innych dziedzinach, że tak powiem. I chciałam to pokazać na przykładzie kościoła klepkowego w Borgund w Norwegii. Bo myślę, że często jest takie przekonanie, że dziedzictwo, a w ogóle kultura, to są takie obszary, w które państwo, czy samorząd, czy my ludzie musimy inwestować, bo wiadomo, że to trzeba utrzymywać, natomiast tak naprawdę to jest tylko dla nas koszt i obciążenie i właściwie być może dlatego to powinno być ostatnim punktem naszego budżetu, jak już tak naprawdę te ważniejsze potrzeby zostaną zaspokojone. No i teraz okazuje się, że jak się zrobi wyliczenia, jak się popatrzy na to wszystko bardziej całościowo, to wychodzi na to, że wiele z tych instytucji, oj, Pegas nam odlatuje, wiele z tych instytucji jest instytucjami, można powiedzieć, rentownymi albo prawie że rentownymi, a jak popatrzymy na to w skali na przykład gminy, w której się znajdują, to można mówić nawet o przychodzie dla całej gminy. Jak Państwo zobaczycie, koszt utrzymania takiego kościoła to jest 2 miliony koron rocznie, a dochód z biletów no nie sięga tych 2 milionów koron rocznie, natomiast i do instytucji jakby państwo dopłaca, ale jak sobie pomyślimy, jaki jest szacunkowy przychód z podatku dochodowego dla gminy z tego, że ludzie tam przyjeżdżają, że ludzie wydają pieniądze, że tam jedzą, że śpią, że korzystają z innych atrakcji regionu, z wycieczek, które są dookoła organizowane z połowów bodajże łososia, na które można również się właśnie zapisać i pojechać, to okazuje się, że przychód dla gminy z faktu, że posiada ów kościół i na niego łoży pieniądze, to już jest 11 milionów koron. W związku z czym no, można wyliczyć, że zwrot z inwestycji w ten jeden obiekt jest dosyć wysoki. I takich badań się najczęściej nie robi, one są dosyć trudne do przeprowadzenia, ale myślę, że dosyć przemawiają do wyobraźni, jak pomyślimy sobie właśnie o tym, w jaki sposób można w jaki sposób gmina tak naprawdę finansowo korzysta z tego, że łoży na obiekty kultury i obiekty dziedzictwa. Teraz chciałabym się jeszcze zastanowić nad tym, czy skoro właśnie inwestujemy w to dziedzictwo, ono być może jest właśnie rentowne, że nam się opłaca jako państwu w nie inwestować, to pytanie jest, czy tak naprawdę my jako ludzie, my jako obywatele, czy my chcemy mieszkać, czy chcemy pracować, czy chcemy odwiedzać takie miejsca historyczne, czy miejsca związane z dziedzictwem. No na pewno jest tak, że miasta, miejscowości muszą w dzisiejszym świecie mocno ze sobą konkurować. Dawniej ta konkurencja była w dużej mierze zależna na przykład od zasobów naturalnych. Dzisiaj to jest dużo mniej, zwłaszcza w świecie zachodnim, istotne. Bardziej się liczą zasoby ludzkie, zasoby kreatywne, a tak naprawdę w dużej mierze również oryginalność, unikalność i autentyczność danego miejsca. My możemy jako miasta konkurować o mieszkańców, o inwestorów, o turystów, również przez to, że właśnie jesteśmy niepowtarzalni. I żeby być niepowtarzalnym i żeby być również autentycznym, co ostatnio jest ogromnym wyzwaniem dla miast, zwłaszcza historycznych, które powoli przez natłok turystów zamieniają się trochę w takie Disneylandy, to kluczową rolę może tu odgrywać właśnie kultura i dziedzictwo, co oczywiście włodarze miast coraz częściej widzą i coraz częściej wykorzystują. No, mam nadzieję, że mając świadomość, jakie są również zagrożenia zbyt dużego sukcesu, że tak powiem, który na przykład możemy obserwować w Krakowie na rynku, że właściwie jesteśmy ofiarą własnego sukcesu atrakcyjności turystycznej, bo na rynku są już tylko turyści i coraz rzadziej można mówić, że to jest miejsce autentyczne tak naprawdę. No i co przyciąga ludzi do danego miejsca? No oczywiście turystów, a turystyka w dużej mierze, bo ponad połowa już turystyki na świecie to jest turystyka związana z kulturą, no to przyciągają na pewno zabytki, ale przyciąga również lokalne rzemiosło, przyciąga też ta autentyczność, to, że można zobaczyć, jak naprawdę gdzieś mieszka, jak się żyje, jaka była autentycznie historia w danym miejscu. I to są też przeżycia. No, nową taką domeną w ekonomii jest ekonomia doznań, czy ekonomia przeżyć. Znaczy tak naprawdę oprócz towarów, usług, które
kupujemy, kupujemy również przeżycie, bo nie kupujemy tak naprawdę no, tylko pamiątki, kupujemy też cały bagaż symboliczny, cały zestaw emocji, które wiążemy z daną, często bardzo małą i nieznaczącą rzeczą. Mieszkańców przyciąga wysoka jakość życia i oczywiście na nią się składa bardzo wiele różnych elementów. Ja chciałam tutaj pokazać za chwileczkę tylko to, co jest związane oczywiście z dziedzictwem kulturowym. Miejsca pracy, tożsamość, bezpieczeństwo. I co ciekawe, do miejsca wysoka jakość życia przyciąga również firmy. Firmy już coraz rzadziej inwestują gdzieś, dlatego że są złoża tego czy owego. Nawet niekoniecznie muszą być to aż tak dobrze skomunikowane miejsca, aczkolwiek to w dalszym ciągu jest istotne. Natomiast istotne jest to, żeby pracownicy, którzy tam przyjadą pracować, zwłaszcza menadżerowie, będą mieli co robić, będą mieli gdzie posłać swoje dzieci, będzie im się wygodnie żyło. A z drugiej strony często obiekty dziedzictwa czy miejsca związane z dziedzictwem są po prostu prestiżowymi lokalizacjami dla na przykład siedzib firm. No i teraz, jeżeli pomyślimy o jakości życia i o mieszkańcach, to po pierwsze chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że w XXI wieku ponoć naszym podstawowym zagrożeniem dla naszego zdrowia już nie są choroby serca. To już tak naprawdę, to oczywiście dalej jest problem. Natomiast WTO twierdzi, że naszym największym zagrożeniem jest depresja. Znowu eksperci twierdzą, że różni, nie cytuję ich tutaj z nazwiska, mówią, że do największych wyzwań społecznych, z jakimi się teraz będziemy borykać jako społeczeństwa, to jest problem poczucia alienacji, wykluczenia, braku przywiązania do miejsca, bycia niepotrzebnym w tym miejscu, strachu przed innymi, którzy przyjeżdżają, być może zabierają nam to nasze miejsce. I teraz, czy tak naprawdę dziedzictwo kulturowe może w jakiś sposób rozwiązać te problemy, pomóc? Czy my jako mieszkańcy możemy z niego korzystać po to, żeby nam się lepiej żyło? No właśnie, myślę, że kluczową rolę tutaj odgrywają tak naprawdę instytucje i organizacje, które zajmują się dziedzictwem i które tworzą dla nas, dla obywateli ofertę kulturalną. To jest miejsce, gdzie możemy tak naprawdę poznać swoje miasto, swoją historię. Możemy oczywiście w tym miejscu skorzystać rekreacyjnie z jakichś wydarzeń, a możemy się spotkać z innymi ludźmi, możemy ich poznać. Kluczowe jest też poczucie bezpieczeństwa i o tym jeszcze za chwilę, jak również satysfakcja z życia, a nawet subiektywna ocena stanu zdrowia. Są takie badania i to nie jest ich wcale wbrew pozorom mało, aczkolwiek są w dalszym ciągu jednostkowe, które pokazują, że ludzie, którzy korzystają z kultury i z dziedzictwa, lepiej oceniają stan swojego zdrowia, co być może jest właśnie związane z tym, że mają większą satysfakcję z tego, jak spędzają swój wolny czas, mniej się być może boją, mniej się czują niezwiązani i wyalienowani. No właśnie, bo instytucje dziedzictwa to oczywiście strażnicy dziedzictwa narodowego, lokalnego, mniejszości narodowych, grup różnorakich, społecznych, religijnych. Ich zadaniem jest właśnie udostępnianie tego dziedzictwa nam wszystkim. Instytucje dziedzictwa to miejsca trzecie, to znaczy miejsca gdzieś pomiędzy prywatną a zawodową strefą, gdzie możemy tak naprawdę spotkać się z innym. Ale właśnie, mówiłam o tej indywidualnej satysfakcji z tego, co robimy, z tego, że sensownie wykorzystujemy swój czas. No i właśnie wolontariat na przykład w instytucjach dziedzictwa jest takim sposobem na to, żeby poczuć się, że coś z sensem robimy. I oczywiście przeżycie o charakterze estetycznym, spacer po pięknym, starym mieście zawsze jest przyjemnością. Dzielnice historyczne zresztą i w ogóle dziedzictwo materialne to wbrew pozorom też element jakości życia, bo są eksperci, jak Państwo widzicie tutaj zacytowani nawet, którzy twierdzą, że takie historyczne, inaczej niż współcześnie zaprojektowane kwartały czy dzielnice ze swoją mniejszą, bardziej ludzką skalą są dużo lepiej odbierane przez nas mieszkańców, że tak naprawdę wolimy w nich mieszkać. A Ashworth dodaje, że nasza równowaga psychologiczna zależy od tego, czy znamy miejsce i czy mamy poczucie, że to miejsce ma pewną ciągłość. I porównuje utratę takiego na przykład kwartału historycznego z jakiejś przyczyny, w sensie psychologicznym, utratę tego do skutków, jakie przynosi nam indywidualnym ludziom amnezja.
Oczywiście dziedzictwo ma wpływ na kapitał ludzki, jest elementem edukacji, jest elementem poznawania świata, co jest dosyć oczywiste, pozwala nam budować w ogóle obraz rzeczywistości dookoła nas i stąd jest ta kluczowa rola tak naprawdę instytucji i organizacji, które pośredniczą i przekazują nam właśnie jakiś obraz świata. No i tutaj mam, żeby nie być całkowicie gołosłowną, badania Heritage Lottery Fund, które pokazują, że oczywiście te projekty, które akurat oni dofinansowywali, była analiza 100 reprezentatywnych projektów, więc myślę, że to już jest sporo, gdzie robiono wywiady z menedżerami, robiono studia przypadków, z których rzeczywiście wynikało, że udział w takich projektach przynosi ludziom nie tylko satysfakcję i miłe spędzanie czasu, ale zwiększa ich wiedzę i ma ewidentne edukacyjne przełożenie. Tutaj nawet nie mam tego cytatu, natomiast były takie badania w Szwecji prowadzone wśród projektów realizowanych wśród młodzieży, która przedwcześnie opuściła szkoły średnie, gdzie właśnie zaangażowanie ich w pracę wolontariacką, w projekty związane z dziedzictwem kulturowym lokalnym skłoniło ich do podjęcia przerwanej edukacji. To oczywiście jest jeden przykład, nie możemy mówić, że zawsze tak jest, ale myślę, że warto pamiętać, że to dziedzictwo i ma bardzo różne, czasami niespodziewane efekty. No i dziedzictwo kulturowe jest też elementem, który może budować kapitał społeczny. Kapitał społeczny to tak naprawdę, upraszczając, bo tutaj jest wiele teorii i dużo różnych definicji, to jest wartość, która się opiera na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu. To jest tak naprawdę, na ile my ufamy i chcemy być w interakcji z naszymi sąsiadami, mówiąc w skrócie i prosto. No i właśnie dziedzictwo może jak najbardziej ten kapitał społeczny budować, czyli możemy mówić o tym, że dziedzictwo z jednej strony tworzy miejsca pracy, że jest elementem przyciągającym i budującym konkurencyjność i atrakcyjność miejsca, buduje kapitał ludzki, ale buduje też kapitał społeczny, pozwala integrować się wokół wspólnych celów, pozwala integrować nowych mieszkańców, budować poczucie tożsamości, dumy, przynależności do danego miejsca. No i teraz te przyciąganie firm, które tak często wydaje się być takim elementem nietypowym, dziwnym i ludzie się dziwią, że rzeczywiście tak może być. No okazuje się, że obiekty czy dzielnice historyczne, zabytkowe tak naprawdę dają poczucie takiej długoterminowości. To już mówiłam przy tym, co ludzie zdaniem Ashwortha chcą czy widzą w czy chcą widzieć w dzielnicach historycznych, tak samo myślą też firmy. Jeśli zlokalizujemy swoją siedzibę w starym, prestiżowym, obiekcie, długo istniejącym, to w jakiś sposób również podkreślamy ten element wiarygodności, odpowiedzialności tego, że będziemy trwać i będziemy oferować naszym klientom te usługi długo i skutecznie. To są właśnie te prestiżowe siedziby. Zresztą pracownicy również, jak tutaj widać z innych badań, lubią pracować w obiektach, które mają charakter historyczny. To są oczywiście różnego typu firmy, ale chciałabym zwrócić uwagę na firmy związane z przemysłami kultury i przemysłami kreatywnymi. Już Jane Jacobs w latach 60. mówiła, że tak naprawdę kreatywność i stymulowanie wymaga tego, żeby artyści, żeby osoby, które miałyby być kreatywne, miały środowisko zróżnicowane, w którym mamy budynki różnego typu, ale też duży element czy dużą proporcję budynków starych. Z różnych przyczyn, o czym jeszcze za chwilę powiem. A już cytowany Heritage Lottery Fund zrobił takie badania wśród firm, które się lokalizowały w bardzo różnych obiektach w Wielkiej Brytanii. To było dosyć szerokie badanie. I wychodzi na to, że nowe pomysły i nowe kreatywne rozwiązania dużo lepiej, czy dużo częściej pojawiają się wśród firm, które są zlokalizowane w obiektach historycznych. Może przypadek, a może nie, bo dosyć duża próba tutaj była. No właśnie, mamy te obiekty historyczne, czy obiekty dziedzictwa, w którym się lokalizują firmy. No i myślę, że Państwo też słyszeli o tym, jak to przemysły kultury, przemysły kreatywne lubią lokować się, lubią zakładać swoje firmy czy swoje działalności w przestrzeniach postindustrialnych.
I myśmy w Międzynarodowym Centrum Kultury postanowili kiedyś zbadać, dlaczego tak jest. Bo czy to rzeczywiście jest tak, że ktoś lubi, czy może jest po prostu skazany na te przestrzenie postindustrialne, które są tańsze, mniej zadbane, no po prostu tam jest łatwiej zacząć. I zrobiliśmy takie badania w Łodzi, w Piotrkowskiej, to jest taka, można powiedzieć, mini dzielnica kreatywna, w dawnej fabryce tkanin bodajże, czy przędzalni. I przebadaliśmy opinie najemców, którzy tam mają zlokalizowane swoje działalności. To było trochę lokali gastronomicznych, bo tam na dole jest gastronomia, na piętrze są usługi i produkcja różnego typu towarów i usług, które zdefiniować możemy jako usługi kulturalne i kreatywne. I okazało się, że oczywiście fakt, że tam jest nieco taniej i to, że jest łatwiej dostosować tą przestrzeń do różnego typu działalności, bo są duże, wysokie sale, które można w różny sposób wykorzystać, to oczywiście jest ważne i oni sobie to cenią. Ale kiedy zaczęliśmy pytać, czy w związku z tym, gdyby podobne warunki lokalowe, to znaczy wysokość, łatwość adaptacji, była im zaoferowana w nowych biurowcach, czy oni by byli skłonni po prostu się spakować i do tych nowych, pachnących świeżością budynków się przenieść? Wszyscy powiedzieli, że nie, że tak naprawdę dla nich, dla najemców na OFF Piotrkowskiej, ważne jest to genius loci, ten duch miejsca, to, że OFF Piotrkowska jest kwintesencją fabrykanckiej Łodzi i to dla nich, w większości zresztą łodzian, choć nie wszystkich, jest niezwykle istotnym elementem tego, gdzie oni chcą pracować, gdzie oni chcą spędzać tak naprawdę dużą część swojego dnia. W związku z tym rzeczywiście tu potwierdziliśmy, że przemysły kreatywne cenią sobie przestrzenie postindustrialne. Ale kreatywność to oczywiście i dziedzictwo mają jeszcze inny wymiar. To znaczy z jednej strony, jak chcemy popatrzeć na to, jak dziedzictwo wpływa na kreatywność, to musimy pamiętać o tym, że mamy aspekt taki techniczny. To znaczy, że tworzy się synergia pomiędzy osobami, które znają tradycyjne sposoby wyrabiania na przykład czegoś. Tutaj mamy dziedzictwo, traktujemy jako taki rezerwuar wiedzy na temat tego, jak różne rzeczy robić, jak różne rzeczy wytwarzać, produkować, oferować. I oni wymieniają się właśnie tymi różnymi, tą różną wiedzą z osobami, które tworzą te nowe produkty, nowe usługi z jednej strony, a z drugiej strony wykorzystują nowe technologie do tworzenia nowych towarów i usług. I myślę, że dobrym przykładem tutaj jest bardzo popularny etnodesign, on też tak dosyć przemawia do wyobraźni, bo jak Państwo zobaczycie, obie firmy, i Moho High Design, i Hofglanz, biżuteria, którą tworzy firma Brokat z Katowic, bazują na dziedzictwie. Jedni wykorzystują węgiel kamienny, który wiadomo jest dziedzictwem niematerialnym Śląska, a druga firma, zresztą też ze Śląska, na bazie wycinanek stworzyła dywan. On jest tutaj taki malutki, ale to nie jest proporcja, to jest duży dywan, który uzyskał bardzo prestiżową nagrodę Red Dot Design Award parę lat temu. A oczywiście dziedzictwo kulturowe w ogóle jest elementem przemysłów kreatywnych, bo mamy do czynienia oczywiście z produkcją filmową, która bazuje na historii na przykład, z działalnością wydawniczą. Fonografia, fotografia to tak naprawdę również są te przemysły, czy te usługi, czy te towary, które bez dziedzictwa nie mogłyby istnieć. Oczywiście dziedzictwo również stymuluje rozwój nowych usług, bo samo ma zapotrzebowanie na nie, na przykład nowych rozwiązań w dziedzinie nowych technologii, nowych aplikacji, nowego software'u do pokazywania swoich zasobów, albo jeśli chodzi o technologie niezwiązane już tak naprawdę z internetem czy z programowaniem, to tu mam na przykład stworzenia nowego specjalnego lasera do czyszczenia i konserwacji dzieł sztuki. I na koniec chciałam powiedzieć, że dziedzictwo kulturowe oczywiście istnieje w zależności ze środowiskiem naturalnym i ma na niego wpływ. Z jednej strony oczywiście jeżeli mamy dziedzictwo, do którego, czy obiekty dziedzictwa, do którego przyjeżdżają zmasowane liczby ludzi, to mamy do czynienia z efektem zadeptywania dziedzictwa, ze zwiększonym ruchem kołowym, z hałasem, śmieciami itd. No i to jest ten taki negatywny wpływ, jaki możemy zaobserwować w miejscach, które są bogate w dziedzictwo. Natomiast możemy zaobserwować również pozytywne strony tego, że posiadamy dziedzictwo w danym miejscu. Z jednej strony
borykamy się na przykład w miastach z problemem niekontrolowanego rozlewania się tych miast po przedmieściach, a z wyludnianiem się centrów miast. No oczywiście rewitalizacja historycznych centrów miast, to, że mamy gdzie jakby wrócić do tego centrum i bardziej zcentralizować tkankę miejską, jest jednym z tych pozytywnych elementów wpływu dziedzictwa kulturowego na miejsce zamieszkania. Z drugiej strony, wbrew pozorom, wiele tradycyjnych materiałów i technik budowlanych, które są również naszym dziedzictwem, stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska, jak drewniane okna, farby na bazie bodajże wapnia. I myślę, że ciekawym aspektem jest też to, że badania pokazują, że w większości zaadaptowanie starych obiektów do nowych potrzeb kreuje znacznie mniej śmieci, znacznie mniej hałasu i znacznie mniej w ogóle problemów ekologicznych niż wyburzenie tych przestrzeni i postawienie od zera jakichś nowych budynków. No i oczywiście mamy tutaj wtedy do czynienia z zachowaniem energii budowanej budynków, co w szerokim kontekście ekologicznym czy środowiskowym nie może być pominięte. Myślę, że to, co Państwu przedstawiłam, mam nadzieję, że wystarczająco pozwala mi przekonać Państwa do tego, że tak naprawdę kultura i dziedzictwo kulturowe jest istotnym elementem naszego życia i że ma bardzo różne aspekty tak naprawdę, jeśli popatrzymy na jego wpływ na to, w jaki sposób my funkcjonujemy. I chciałabym podkreślić, że my chcielibyśmy w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa również propagować takie holistyczne, całościowe podejście do dziedzictwa. Nie myślenie tylko o miejscach pracy albo o tym, że to jest nasza duma i tożsamość. Chcemy, żebyśmy patrzyli na to dziedzictwo w całości, bo nigdy żadna kwestia, żaden problem nie powinien być traktowany jednodyscyplinarnie. I mam nadzieję, że Państwa w miarę przekonałam. Na naszym stoliku przy wyjściu można sobie pobrać takie ulotki z tym tutaj diagramem, gdzie w szerszy sposób opisujemy to, o czym dzisiaj mówiłam. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ja chętnie później na nie odpowiem. Bardzo dziękuję.